do pana prezesa Czerniakowa. Piszę już piąty raz. Czy pan wie, że dzieci w sierocińcu Dzielna 39 przebywają w nieogrzanym lokalu? Czy pan wie, że dzieci w sierocińcu Dzielna 39 nie mają zimowych okryć i butów? To jest historyczne zdarzenie, tak? Tak rzeczywiście rzeczy się miały w getcie warszawskim. Już nie chcę tego grać. Dlaczego? Mówił pan, że mleczarz najpierw jest niedobry dla Amala, a gdy zaczyna rozumieć, co się dzieje, to staje się dobry. No tak mówiłem. To nieprawda. Dlaczego?